Drodzy Państwo, pierwsza ceremonia medalowa będzie przeprowadzona przez trenera Roberta Stankiewicza, trenera złotych medalistek rywalizacji sztafetowej 4x100 metrów dowolnym oraz wiceprezesa Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego pana Mariusza Waliczka. Jeżeli dodam jeszcze pozostali trenerzy UKS G8 Bielany, to będzie to również pan Damian Rychlica oraz pan Tomasz Domżała. A zatem, jeżeli są jeszcze obecni, zapraszam. Ceremonię dopiero rozpoczynamy, potrwa kilka minut. A zatem, drodzy Państwo, miejsce 10 rywalizacji sztafetowej 4x100 metrów dowolnym dziewcząt wywalczyła drużyna Mokotowski, uczniowski klub pływacki Warszawianka z czasem 4 minuty 11 sekund i 1 setna sekundy. Miejsce 9 wywalczyły zawodniczki reprezentujące UKS MOS w Opolu z wynikiem 4 minuty 10 sekund i 49 setnych. Miejsce 8 wywalczyły reprezentantki UKP Unia Oświęcim z wynikiem 4 minuty 8 sekund i 77 setnych. Miejsce 7 wywalczyły zawodniczki reprezentujące UKS Nawa Skierniewice z wynikiem 4 minuty 6 sekund i 57 setnych. Miejsce 6 wywalczyła drużyna sztafetowa reprezentująca MKS Trójka Łódź z wynikiem 4 minuty 5 sekund i 51 setnych. Miejsce 5 rywalizacji sztafetowej wywalczyła drużyna reprezentująca AZS UMCS Lublin z wynikiem 4 minuty 4 sekundy i 25 setnych. No i teraz bardzo, bardzo blisko podium, czyli miejsce 4 wywalczyły zawodniczki reprezentujące Mokotowski, uczniowski klub pływacki Warszawianka z wynikiem 4 minuty sekunda i 20 setnych. No i drodzy Państwo, czas przedstawić medalistki. A zatem miejsce 3 z wynikiem 3 minuty 59 sekund i 69 setnych wywalczyły reprezentantki WKS Śląsk Wrocław. Brązowe medalistki, które wywalczyły medal płynąc w składzie Amelia Władyczka, Julia Skrok oraz Michalina Głowiak i Oliwia Grzesiak. To jest skład brązowych medalistek Mistrzostw Polski rywalizacji sztafetowej 4x100 dowolnym. Medale srebrne, czyli drugie miejsce na podium z wynikiem 3 minuty 57 sekund i 58 setnych wywalczyły wicemistrzynie Polski UKS SMS Galicja Kraków. Dziewczęta płynęły w składzie Julia Wiernicka, Michalina Teodorowicz, Aleksandra Marciniak oraz Flawia Kamzol. I czas na najwyższy stopień podium. Miejsce 1 z wynikiem 3 minuty 56 sekund i 75 setnych wywalczyły zawodniczki reprezentujące UKS G8 Bielany, mistrzynie Polski. W składzie Paula Figurska, Maja Bakun, Dominika Ściwiorek oraz Roxana Hoffman. Brązowe medalistki WKS Śląsk Wrocław, medalistki srebrne UKS SMS Galicja Kraków i mistrzynie Polski złote medalistki, zawodniczki reprezentujące UKS G8 Bielany Warszawa. I drodzy Państwo, będziemy dekorowali teraz męskie drużyny sztafetowe. Rozumiem, że tutaj mogę tych samych trenerów wyczytać. Okej, widziałem kciuka w górę, zatem mam potwierdzenie. Nie chciałbym, broń Boże, nikogo pominąć, tak jak wspominałem kilka minut temu. Ciężka praca to jest zarówno i zawodników, i trenerów. Mnóstwo wyrzeczeń. Nikt, kto nie siedzi w tym sporcie, nie wie, ile wyrzeczeń wszystkich to kosztuje. Drodzy Państwo, zatem rywalizacja sztafetowa panów. Zapraszam panowie w okolice podium. Za minutę rozpoczniemy ceremonię medalową rywalizacji panów 4x100 metrów dowolnym. Przypomnę, to były wyścigi sztafetowe, które kończyły nam wczorajszy drugi dzień zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich. Tutaj będzie dekorował ponownie wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, pan Mariusz Waliczek,
oraz trener pan Robert Stankiewicz i pozostali trenerzy, którzy dołożyli cegiełkę, chociaż pewnie nawet i cegłę do tych sukcesów, czyli pan Damian Rychlica oraz pan Tomasz Domżała. Drodzy Państwo, zatem zaczynamy, jak zawsze w przypadku sztafet, od miejsca 10. Przypomnę, zapraszamy w okolice podium, tak jak zaczynają się te nasze piękne kwiaty. Zapraszamy tam, aby ustawił się zawodnik reprezentujący 10. drużynę sztafetową, czyli reprezentację UKS G8 Bielany Warszawa, trzecia drużyna z wynikiem 3 minuty 46 sekund i 6 setnych sekundy. Miejsce 10. Miejsce 9. Ponownie UKS G8 Bielany Warszawa, czwarta drużyna sztafetowa z wynikiem 3 minuty 43 sekundy i 11 setnych. Miejsce 8. UKP Polonia Warszawa z wynikiem 3 minuty 42 sekundy i 98 setnych. Miejsce 7. MKS Juwenia Wrocław z wynikiem 3 minuty 42 sekundy i 37 setnych. Miejsce 6. tej rywalizacji z wynikiem 3 minuty 41 sekund i 31 setnych wywalczyła drużyna sztafetowa MKS IKAR Stal Mielec. Miejsce 5. wywalczyła drużyna sztafetowa UKP Unia Oświęcim z wynikiem 3 minuty 38 sekund i 16 setnych. Miejsce 4. Klub sportowy Delfin Gdynia z wynikiem 3 minuty 36 sekund i 42 setne. I drodzy Państwo, najważniejsza chwila tej ceremonii medalowej, czyli przedstawiamy medalistów. Miejsce 3. z wynikiem 3 minuty 33 sekundy i 95 setnych wywalczyła drużyna sztafetowa MKS Trójka Łódź, brązowi medaliści Mistrzostw Polski, którzy wypływali te medale i najniższy stopień podium w składzie Krystian Seilder, Jan Gajda, Piotr Piątkiewicz oraz Oliwier Urbaniak. Miejsce 2. Medaliści srebrni z wynikiem 3 minuty 33 sekundy i 24 setne. To drużyna sztafetowa UKS G8 Bielany Warszawa w składzie Kacper Piotrowski, Bartosz Szmytkę, Leon Stefański oraz Arkadiusz Wildner. I czas na najwyższym stopniu podium na złotych medalistów z wynikiem 3 minuty 27 sekund i 70 setnych. Tytuł Mistrzów Polski wywalczyła drużyna sztafetowa UKS G8 Bielany Warszawa w składzie Jakub Jabłoński, Oskar Ślesik, Kacper Antosik oraz Aleksandr Szypin. Tak wygląda, drodzy Państwo, kolejność na podium, jak i również przed podium, czyli miejsca od 10 do 4 rywalizacji sztafetowej panów 4x100 metrów dowolnym. Dziękujemy za tą dekorację. Dziękujemy, drodzy Państwo, prosimy o minutkę, półtorej cierpliwości i za chwilę rozpoczniemy oficjalnie ostatni, 6. blok zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu juniorów 15-letnich, czyli będzie to blok finałowy 3. dnia tych mistrzostw.
Drodzy Państwo, zbliża się godzina 17, a zatem po raz ostatni w tym roku, po raz ostatni podczas tych mistrzostw prosimy wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu Olimpijczyka. Dziękujemy bardzo i zapraszamy komisję sędziowską. I jak zawsze komisja sędziowska w pełnym składzie. Komisja reprezentująca Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, pracująca pod przewodnictwem sędziów funkcyjnych. Sędzia główny konkurencji mężczyzn, pan Piotr Kuszka, sędzia klasy związkowej. Sędzia główny konkurencji kobiet, sędzia klasy związkowej, pan Dawid Stojanowski. Sędzia starter konkurencji męskich, zasłużony sędzia klasy związkowej, pan Zbigniew Jelito. I sędzia starter konkurencji kobiet, również zasłużony sędzia klasy związkowej, pan Aleksander Bielecki. I prosimy o sygnał rozpoczynający pracę komisji sędziowskiej. Drodzy Państwo, punktualnie, równo z gwizdkiem, ukazała nam się godzina 16. A zatem, drodzy Państwo, zapraszamy już pierwszą serię finałową i już za moment rozpocznie się wielkie ściganie. Oczywiście jest to próba sprzętu, a zawodniczki spokojnie prosimy, aby na pomoście startowym przygotowywały się do swojego wyścigu. Przypomnę, rozpoczynamy od razu rywalizacją medalową w konkurencji 200 metrów motylkowym, finał A. Przedstawimy zawodniczki. A zatem po porannych eliminacjach, w finałach popłyną w finale A. Na torze zerowym Pola Kędzior, UKS SP5 Swim. Na torze pierwszym Anna Duda, MKP Szczecin. Na torze drugim Wiktoria Mlaś, UKP Unia Oświęcim. Na torze trzecim Małgorzata Gorgosz, UKS Akwatika Pawłowice. Na torze piątym Anna Bonecka, Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka. Na torze piątym Anna Mielnik, reprezentująca UKS Moz w Opolu. Na torze szóstym Oliwia Grzesiak, WKS Śląsk Wrocław. Na torze siódmym Michalina Teodorowicz, UKS SMS Galicja Kraków. Na torze ósmym Olga Plaga, Towarzystwo Pływackie Skalar Słupsk. I na torze dziewiątym Roxana Zarzecka, Klub Pływacki Ciechanów. I wystartowała seria finałowa, finał A, rywalizacji dziewczo. Najlepszy czas zgłoszenia Anna Bonecka, 2 minuty 24,5 sekundy, a aktualny rekord Polski, bardzo, bardzo zakurzony, z 2008 roku, należy do Mireli Olczak, 2 minuty 10 sekund i 98. I w połowie wyścigu 32 sekundy i 11 setnych, przepraszam, po pierwszej 50 oczywiście, na torze szóstym prowadzi Oliwia Grzesiak, WKS Śląsk Wrocław. I na kolejnej platformie nawrotowej powróciła na prowadzenie, wysunęła się na prowadzenie na torze czwartym, płynąca zawodniczka z najlepszym czasem zgłoszenia, Anna Bonecka.
I niezmiennie na prowadzeniu po 100 metrach w połowie dystansu Anna Bonecka, ale mocno napierają na nią pozostałe zawodniczki. Hanna Mielnik i Michalina Teodorowicz. Włączy się do tego jeszcze pewnie Oliwia Grzesiak. To będzie walka o... To będzie walka pewnie o drugie i o trzecie miejsce, bo raczej Anna Bonecka buduje z każdą długością przewagę. Na obecną chwilę jest to już prawie 2 sekundy, która, biorąc pod uwagę, że została jedna platforma nawrotowa, prawdopodobnie to zwycięstwo dowiezie do linii mety. I przewaga Anny Boneckiej to już jest prawie 3 sekundy. Miejsce pierwsze jest rozstrzygnięte, natomiast trwa zażarta walka o miejsce drugie. I wyniki mamy wyświetlone na Telebimie. Z dużą przewagą wygrała na torze czwartym Anna Bonecka, zatem ten czas porannych eliminacji absolutnie nie był przypadkiem. Jako druga na torze siódmym dopłynęła Michalina Teodorowicz, a jako trzecia na torze szóstym Oliwia Grzesiak, WKS Śląsk Wrocław. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy zawodniczki, które popłyną w finale B. I drodzy Państwo, przedstawimy zawodniczki, które dostąpiły zaszczytu walki o miejsca od 11 do 20. Przypomnijmy, to są miejsca klasyfikacji ogólnopolskiej zimowych mistrzostw Polski w pływaniu juniorów 15-letnich. A zatem tor zerowy, Michalina Skudlik, Wodnik Siemianowice Śląskie, na torze pierwszym Maria Wierzbicka, UKS Team Kryty Basen Kłodzko, na torze drugim Aleksandra Jaros, Klub Sportowy Neptun Świdnica. Emilia Zabawa, tor trzeci UKP Unia Oświęcim. Na torze czwartym, z najlepszym czasem po porannych eliminacjach w tej serii, Wiktoria Rojek, Manta Warszawa Włochy. Na torze piątym, Oliwia Zakrzewska, UKS Nawa Skierniewice. Na torze szóstym, Anna Guzdek, UKP Unia Oświęcim. Na torze siódmym, Milena Sosnówka, UKP Fala Kraśnik. Na torze ósmym Klaudia Stańczyk, MPKS Orka Ciechanów. I na torze dziewiątym Zuzanna Rodzik, Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka. Zapraszamy. I Wiktoria Rojek na torze czwartym. Najlepsze otwarcie miała na pierwszej platformie nawrotowej. A zmiana na prowadzeniu. Na torze drugim Jaros Aleksandra, zawodniczka reprezentująca Klub Sportowy Neptun Świdnica. I Aleksandra Jaros, z tego co widać, zaczyna sobie drobną przewagę budować. Tuż za nią prawie z identycznymi czasami Wiktoria Rojek oraz Emilia Zabawa. I kolejny odczyt platformy nawrotowej to będą rezultaty i czasy, które dziewczyny mają osiągnięte po 100 metrach, czyli w połowie dystansu. Na prowadzenie Aleksandra Jaros, ale już coraz bliżej Wiktoria Rojek i Emilia Zabawa. Thank you.
I przed zawodnikami ostatni 50-metrowy odcinek. I zmiana na prowadzeniu. Wysunęła się na prowadzenie na torze piątym Oliwia Zakrzewska. I to Oliwia Zakrzewska buduje teraz przewagę przed ostatnimi finiszowymi metrami. Zachowała chyba najwięcej siły, za niedługo będzie to przewaga praktycznie jednej długości ciała, ale potrwa zacięta walka o miejsce drugie. Zobaczymy, czy tor drugi, czy czwarty, której zawodniczce uda się dopłynąć na miejscu drugim. Dopłynęła Aleksandra Jaros na miejscu drugim jako druga i Wiktoria Rojek jako trzecia na miejscu czwartym. Czas zwyciężczyni finału B Oliwii Zakrzewskiej 2 minuty 29 i 23 setne. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy dziewczętom i oczywiście zapraszamy panów. Rozpoczynamy przygotowania do startu 200 metrów stylem motylkowym chłopców. Przedstawiamy finalistów na torze zerowym Sakłak Szymon, KS AZS AGH Kraków. Na torze numer 1 Walkowski Maciej, UKS 190 Łódź. Na torze drugim Dworakowski Błażej, KS Delfin Gdynia. Na torze numer 3 Wiejaszka Bartosz, TP Zielona Góra. Na torze czwartym Katana Jakub, Siket Gliwice. Na torze piątym Miłkowski Maciej, UKS 48 Warszawa Śródmieście. Na torze szóstym Gajda Jan, MKS Trójka Łódź. Na torze siódmym Grzywiński Jakub, KU, AZS, UMCS, Lublin. Na torze ósmym Piotrowski Paweł, MKS, Park Wodny, Tarnowskie Góry. I na torze dziewiątym Łojewski Adam, MTP, Kormoran, Olsztyn. Dotychczas obowiązujący rekord na tym dystansie jest z roku 2019, ustanowiony przez Krzysztofa Chmielewskiego, wynosi 1 minuta 58 sekund i 88 setnych. Na chwilę obecną prowadzeniu Gajda Jan. Po kolejnym 25. zmiana, liderem staje się Wiejaszka Bartosz. W dalszym ciągu Wiejaszka Bartosz utrzymuje prowadzenie, Miłkowski Mikołaj, trzecie miejsce Gajda Jan. Trójka zawodników, czwarty zawodnik Katana Jakub, który już dochodzi do trójki pozostałych. Finałowa. Ostatnie 25 metrów, Miłkowski, Gajda, Katana. I zobaczymy, którym zawodnikom wystarczy najwięcej siły. Rozegra to się ułamkami sekund. Wyścig zakończony. Duże brawa dla wszystkich startujących. Miłkowski Mikołaj
Warszawa Śródmieście, drugie Gajda Jan, MKS Trójka Łódź, trzecie miejsce Katana Jakub, Siket Gliwice. Wielkie brawa i gratulacje. Kolejną serią finałową, finał B, 200 metrów stylem motorkowym. Na torze numer 0 będziemy widzieć Tokarewicza Igora, ósemka Stajura Gdańskim. Na torze numer 1 wystąpi Wójcik Mikołaj, UKS Fregata Kolbuszowa. Tor numer 2 Filip Jak Mateusz, MUKS 15. Tor numer 3 Bedeński Sebastian, UKP Polonia Warszawa. Tor numer 4 Borkowski Marcel, KS Neptun Świdnica. Tor numer 5 Goraj Bartłomiej, UKS Omega Olkusz. Tor numer 6 Ciapuła Michał, UKP Unia Oświęcim. Tor numer 7 Tarkowski Wojciech, UKS Ruch Grudziądz. Tor numer 8 Troszczyński Szymon, UKS Citizen. Tor numer 9 Kwiasowski Jakub, Kaliski Klub Sportowy Włókniarz Kalisz. Finał B, 200 metrów w stylu motorkowym. Po pierwszych 25 metrach na prowadzeniu Goraj Bartłomiej. Borkowski Marcel utrzymuje prowadzenie. Natomiast na torze numer 3 Bedeński Sebastian nawiązuje walkę. Zmniejsza się przewaga Marcela nad Sebastianem. I ostatnia decydująca 25. Sebastian przed Marcelem. Przewaga bardzo mała. Kibicujemy, sprawdzamy ostatnie mety. I zakończył Borkowski Marcel na miejscu pierwszym. Bedeński Sebastian na miejscu drugim. I Ciapuła Michał na miejscu trzecim. W finale B 200 metrów w stylu motorkowym. I drodzy Państwo, wracamy do rywalizacji dziewcząt. Zmiana oczywiście konkurencji. Konkurencja 100 metrów dowolnym, czyli zmiana stylu i oczywiście o połowę krótszy dystans. Przedstawimy zawodniczki, które dostąpiły po porannych eliminacjach zaszczytu walki o medale. A zatem, drodzy Państwo, w rywalizacji dziewcząt 100 metrów dowolnym w finale A popłyną Maja Bakun, UKS G8 Bielany, Warszawa, tor zerowy. Tor pierwszy, Paula Figurska, UKS G8 Bielany, Warszawa. Tor drugi, Natalia Gulczyńska, UKS Citizen. Na torze trzecim, Weronika Markiewicz, AZS AWF Warszawa. Na torze czwartym, Amelia Władyczka, WKS Śląsk Wrocław. Na torze piątym, Marta Wrzeszczyńska, Klub Sportowy Poznania Poznań. Na torze szóstym, Giewiada Patrycja, UKS Krośnicka Przystań.
Na torze siódmym Iga Łapeta, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy. Na torze ósmym Julia Wiernicka, UKS SMS Galicja Kraków. I na torze dziewiątym Wiktoria Siembida, UKP Wodnik Police. Zapraszamy. I wystartowały zawodniczki 100 metrów dowolnym. Najlepszy czas porannych eliminacji na torze czwartym Amelia Władyczka, WKS Śląsk Wrocław. A najlepsze otwarcie zrobiła 13-15 na torze piątym Marta Wrzeszczyńska. I niezmiennie 27-37 na prowadzeniu Marta Wrzeszczyńska, Amelia Władyczka jako druga, Weronika Markiewicz jako trzecia. Już za moment ostatnia platforma nawrotowa. I poznamy klasyfikację przed finiszem. Marta Wrzeszczyńska, ale naciskają mocno Amelia Władyczka i Weronika Markiewicz. Miejsce pierwsze wydaje się chyba rozstrzygnięte, chociaż nie przesądzajmy jeszcze, bo w sporcie to różnie bywa. Ale jednak nic się nie zmieniło. Marta Wrzeszczyńska pięknie dowiozła zwycięstwo do platformy końcowej, tym samym notując najlepszy rezultat tego finału. 57 sekund i 21 setnych. Marta reprezentuje Klub Sportowy Poznania Poznań. Jako druga na torze czwartym dopłynęła Amelia Władyczka, WKS Śląsk Wrocław, a jako trzecia Weronika Markiewicz, reprezentująca AZS AWF Katowice. Gratulujemy serdecznie, no i przygotowuje się na platformie startowej już finał B. A w finale B popłynął na torze zerowym Magdalena Olejarnik, UKS Feniks Dębica. Na torze pierwszym Hanna Miernik, MKP Wodnik 29 Tychy. Na torze drugim Aleksandra Palut, Klub Pływacki Aquapark Wągrowiec. Na torze trzecim Zofia Wozakowska, AZS UMCS Lublin. Na torze czwartym Zofia Taraszkiewicz, Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka. Na torze piątym Małgorzata Węgrzycka, MKS Trójka Łódź. Na torze szóstym Jagoda Sitkiewicz, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Na torze siódmym Magdalena Filek, UKS Wiktoria Kozy. I na torze ósmym Lena Biernacka, Klub AZS UMCS Lublin, przepraszam, nieczytelnie wydrukowane. Na torze dziewiątym Gabriela Golanowska, Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz. Zatem, drodzy Państwo, przypominam raz jeszcze, prośba od sędziów, aby podczas komend startowych na widowni obowiązywała bezwzględna cisza, a po komendach startowych, a zwłaszcza po syrenie startowej, mocny doping, ile siły w płucach. I wystartował finał B. I za sekundkę, o właśnie już mamy czas otwarcia, 13.36. Jagoda Sitkiewicz na torze szóstym. Jagoda, o ile dobrze liczę tory, wysunęła się przy tej pierwszej 50-metrowym odcinku, przy tym pierwszym na prowadzenie. Póki co prowadzi jeszcze, ale już bardzo mocno naciska na torze czwartym. Zofia Taraszkiewicz, która miała najlepszy czas porannych eliminacji, awansując do finału B. I chyba będziemy mieli zmianę na prowadzeniu. Tak, prowadzi Zofia Taraszkiewicz, usunęła na prowadzenie. Jagoda Sitkiewicz druga i Małgorzata Węgrzyska jako trzecia. No i zobaczymy, kto zachował najwięcej siły na końcówkę. Kilka ruchów jeszcze, uwaga, i mamy zwycięzcę. Zofia Taraszkiewicz jako pierwsza, różnica 0,07 sekundy. Tuż za nią z taką różnicą Małgorzata Węgrzycka. I jako trzecia na torze szóstym Jagoda Sitkiewicz. Bardzo dobry występ. Szanowna widowni, super, że mimo, że to był finał B, takie emocje towarzyszyły i taki doping na pewno zawodniczkom jest bardzo miło i przyjemnie.
Drodzy Państwo, tak przy okazji okazja, to jest ostatni dzień finałów, ostatnie wyścigi, naprawdę pokażmy, jak potrafimy mocno i fajnie kibicować. Wszystkim uczestnikom tych finałów na pewno będzie bardzo miło, poczują jeszcze w tym ostatnim dniu naprawdę atmosferę wielkiego sportowego święta. Drodzy Państwo, konkurencja pozostaje 100 metrów dowolnym i przystępujemy do rywalizacji chłopców. Finał A, na torze numer 1, Pieprzy Krystian, KS Delfin Gdynia. Tor numer 1, Antosik Kacper, UKS G8, Bielania Warszawa. Tor numer 2, Jabłoński Jakub, UKS G8, Bielania Warszawa. Tor numer 3, Bieliński Bartosz, CSSIA, MOSI w Dąbrowie Górniczej. Tor numer 4, Pietryn Przemysław, KUAZS UMCS Lublin. Tor numer 5, Mróz Szymon, MKP Wodnik 29 Tychy. Tor numer 6, Hetman Mikołaj, MUKS 15. Tor numer 7, Rędziński Welerydzyński Mateusz, UKP Polonia Warszawa. Tor numer 8, Szmytkę Bartosz, UKS G8 Bielany Warszawa. I tor numer 9, Wilner Arkadiusz, UKS G8 Bielany Warszawa. Czas eliminacji należy do Przemysława Pietronia z AZS-u Lublin, 51-72. Na chwilę obecną dalej jest na prowadzeniu. A rekord polski na tym dystansie należy do Filipa Orlicza z Łodzi, który został ustanowiony w Łodzi w 2017 roku i wynosi 49-53. Na chwilę obecną Pietryn Przemysław na prowadzeniu, Bieliński Bartosz drugi i Mróz Szymon trzeci. Dziękujemy za start zawodnikom. Wyniki Pietryn Przemysław 49-78, pierwsze miejsce. Drugie miejsce Jabłoński Jakub i trzecie miejsce Bieliński Bartosz. Uwaga, uwaga, nim wyczytamy finał B, ja przypomnę, że żeby nam nie umknęły ceremonie medalowe w czasie tych emocji, przypomnę, że po wyścigu, który za moment mój kolega prowadzący ze mną zapowie, my przygotowujemy się już do pierwszych ceremonii medalowych za wyścigi, które odbyły się podczas dzisiejszego bloku finałowego. Zatem bardzo proszę, przy stoliku speakera przygotowane już zawodniczki i zawodnicy, czyli finały A rywalizacji 200 metrów motylkowym. 200 metrów motylkowym, rywalizacja finał A zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Bardzo proszę o to, aby się przygotowywać i proszę tutaj do siebie trenera Mokotowskiego UKP Warszawianka oraz UKS 48 Warszawa Śródmieście. Finał B, 100 metrów dowolnym, tor numer 0, Brych Krzysztof, Unia Oświęcim. Tor numer 1, Rodziewicz Bartosz, MKP Szczecin. Tor numer 2, Cianowski Sebastian, Mokotowski, UKP Warszawianka. Tor numer 3, Okoń Jakub, MKS Juwenia Wrocław. Tor numer 4, Jabłoński Bartłomiej, Stowarzyszenie Hobby Sport. Tor numer 5, Sikora Cyprian, MUKP MOSI Orka Kielce. Tor numer 6, Ficek Aleksander, UKS Wodnik, Siemianowice Śląskie. Tor numer 7, Piotrowski Kacper, UKS G8, Bielany Warszawa. Tor numer 8, Garska Aleksander, MPKS Orka Ciechanów. Na torze 9, Ścigała Remigiusz, MKS Juwenia Wrocław.
Na chwilę obecną ścigała Remigiusz przy prowadzeniu. Wyrównana seria. Piotrowski, Kacper, Rodziewicz, Bartosz, Siechanowski, Stanisław. I finiszują zawodnicy. Proszę Państwa, że łza się wokół kręci, to był przecież finał B, a były wspaniałe emocje, brawa dla widowni, brawa dla zawodników, naprawdę ten dzisiejszy dzień jest pełen naprawdę fantastycznych emocji, dziękujemy, czuć energię z widowni i oby tak było do ostatniego wyścigu. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem, chwila przerwy w wyścigach, ochłońmy trochę, dajmy płucom, gardom odpocząć, ponieważ za moment pierwsza ceremonia medalowa, przypomnę, będziemy dekorowali dziewczęta oraz chłopców w konkurencji 200 metrów motylkowym. Ja zapraszam do siebie, tak jak wspominałem tutaj, trenerów Mokotowskiego UKP. Mokotowski UKP Warszawianka oraz UKS 48 Warszawa Śródmieście. W międzyczasie przypominamy o okularkach korekcyjnych, które leżą u nas na biurku spikerskim. Zostały znalezione dzisiaj w łazience, więc w razie czego poszukujemy właściciela okularków korekcyjnych. Jeżeli będzie w okolicy stolika spikerów, trener Mokotowski UKP Warszawianka, bardzo proszę o podejście tutaj, aby przedstawić swoje personalia. Drogie zawodniczki, drodzy zawodnicy, nie psujmy tego ostatniego dnia, jak chodzi o ceremonie medalowe. Naprawdę pięknie to wyglądało do dnia dzisiejszego. Wszystko pięknie, zgodnie z planem. Dużo wcześniej wyczytujemy dekoracje, prosimy, abyście troszeczkę wcześniej schodzili, bo tym sposobem zamiast 20 po 7 skończymy 20 po 8. To prosimy motyw przewodni ceremonii medalowych i pomalutku będziemy udawać się w okolice podium. Zapraszamy zawodniczki w okolice podium. Tym samym bardzo proszę, aby zawodnicy za 200 motylkowym byli już przygotowani, żebyśmy przynajmniej płynnie zrobili ceremonię jedną po drugiej. Tutaj będą wspólnie dekorowali wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, pan Marek Jabczyk oraz trener złotej medalistki, trener Mokotowskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Warszawianka, trener pan Stanisław Zawarski. A zatem, drodzy Państwo, zaczynamy od miejsca 10. Miejsce 10, Roxana Zarzecka, Klub Pływacki Ciechanów, 2 minuty 31 i 27 setnych. Miejsce 9, Pola Kędzior,
UKS SP5 Swim 2 minuty 31 sekund i 11 setnych. Ósme miejsce w finale A wywalczyła Anna Duda, MKP Szczecin, z czasem 2 minuty 28 i 22 setne. Miejsce siódme zajęła Olga Plaga, zawodniczka TP Skalar Słupsk, 2 minuty 27 i 6 setnych sekundy. Miejsce szóste Hanna Mielnik, zawodniczka reprezentująca UKS MOS w Opolu, z czasem 2 minuty 25 sekund i 47 setnych. Miejsce piąte Wiktoria Mlaś, UKP Unia Oświęcim, 2 minuty 25 i 39 setnych. Miejsce czwarte Małgorzata Gorgosz, UKS Aquatica Pawłowice, z czasem 2 minuty 25 sekund i 12 setnych. I oczywiście czas na medalistki Mistrzostw Polski. Miejsce trzecie, 2 minuty 24 i 17 setnych sekundy. Wywalczyła zawodniczka reprezentująca WKS Śląsk Wrocław, brązowa medalistka Mistrzostw Polski, Oliwia Grzesiak. Oliwia Grzesiak, najniższy stopień podium. Miejsce drugie, z czasem 2 minuty 24 i 6 setnych sekundy, wywalczyła zawodniczka reprezentująca UKS SMS Galicja Kraków, wicemistrzyni Polski Michalina Teodorowicz. A miejsce pierwsze, z wynikiem 2 minuty 19 sekund i 66 setnych, wywalczyła zawodniczka reprezentująca Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka, mistrzyni Polski Anna Bonecka. A ceremonię medalową prowadzą wspólnie wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego pan Marek Japczyk oraz trener mistrzyni Polski, trener Anny Boneckiej, pan Stanisław Zawarski. I bardzo proszę już zawodników o podejście tutaj do stolika speakera, a nawet można podejść tam kawałeczek dalej, ustawić się w okolicy baneru reklamowego. Tam, gdzie stoi trener pan Jacek Miciul, można w okolicy trenera pana Jacka stanąć. To bardzo proszę, zawodnicy, podchodzimy już w okolice podium, wymieniamy się z dziewczętami, wymieniamy się z medalistkami. Drodzy Państwo, zatem rywalizacja panów. Miejsce dziesiąte. Adam Łojewski, MTP Kormoran Olsztyn, 2 minuty 12 sekund i 99 setnych. Miejsce dziewiąte. Paweł Proszowski, Park Wodny Tarnowskie Góry. 2 minuty 9 sekund i 33 setne. Miejsce ósme. Jakub Grzywiński, AZS UMCS Lublin. 2 minuty 8 sekund i 92 setne. Miejsce siódme, Błażej Dworakowski, Klub Sportowy Delfin Gdynia, 2 minuty 8 sekund i 35 setnych. Miejsce szóste, Szymon Sakłak, AZS AGH Kraków, 2 minuty 7 sekund i 64 setne. Miejsce piąte, Maciej Walkowski, UKS 190 Łódź, 2 minuty 7 sekund i 2 sekundy. Miejsce czwarte, Bartosz Wieraszka, Towarzystwo Pływackie Zielona Góra, 2 minuty 2 sekundy i 86 setnych. Miejsce trzecie, to już czas na medalistów, najlepszych zawodników w Polsce. Z czasem 2 minuty 2 sekundy i 32 setne wywalczył zawodnik Klubu Pływackiego Secret Gliwice, brązowy medalista Mistrzostw Polski Jakub Katana. Miejsce drugie, z czasem 2 minuty 2 sekundy i 17 setnych sekundy, wywalczył zawodnik reprezentujący MKS Trójka Łódź, wicemistrz Polski Jan Gajda. I miejsce pierwsze, 2 minuty sekunda i 85 setnych, wywalczył zawodnik reprezentujący UKS 48 Warszawa Śródmieście, mistrz Polski Mikołaj Miłkowski. A ceremonię medalową prowadzą trenerzy
UKS 48 Warszawa Śródmieście, czyli pan Karol Miłkowski oraz wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, pan Marek Jabczyk. Gratulujemy serdecznie. Jeszcze czas dla fotoreporterów i już za moment powrócimy do wyścigów. Raz jeszcze bardzo proszę, teraz już będą ceremonie medalowe po zakończeniu każdej konkurencji, tylko na początku mamy zawsze tak, aby opóźnić o jedną konkurencję ceremonie medalowe. Teraz już będziemy mieli oczywiście z opóźnieniem jednej konkurencji, ale ceremonie medalowe po zamknięciu każdej konkurencji. Dziękujemy i przygotowujemy się do startu kolejnej serii finałowej. Już mamy możliwość przygotowania się do startu. Dziewcząt 100 metrów stylem grzbietowym. Finał A. Rozpoczynamy. Na torze numer 0 wystąpi Sarna Ines, UKS Nowa Skierniewice. Tor numer 1 Sobczak Antonina, AZS AWF Warszawa. Ściborek Dominika na torze numer 2, UKS G8 Bielany Warszawa. Tor numer 3 Denisiewicz Zuzanna, UKS Nowa Skierniewice. Tor numer 4 Kamzol Flavia, UKS SMS Galicja Kraków. Tor numer 5 Burzak Martyna, MKP Gdańsk. Tor numer 6 Stanek Magdalena, KS AZS AGH Kraków. Tor numer 7 Magno Anna, KS Wiktoria Zawiercie. Tor numer 8 Baduria Olivia, UKS G8 Bilany Warszawa. Tor numer 9 Grzeg Michalina, GKS Kartuzja w Kartuzach. Na torze numer 4 Kamzol Flavia z UKS Galicja Kraków z czasem 1:42 weszła do finału A. W chwili obecnej jest na prowadzeniu. Przypomnę tylko, że rekord Polski z 2021 roku z Oświęcimia wynosi 59:93. Więc możemy być świadkiem pobicia obowiązującego rekordu Polski, który należy do Smużyńskiej Julii z Oświęcimia. Pierwsze miejsce 100 metrów stylem grzbietowym dziewcząt Kamzol Flavia, minuta 0:0:40. Drugie miejsce Ściborek Dominika, minuta 0:2:82. I trzecie miejsce Denisiewicz Zuzanna, minuta 0:03:20. Gratulacje. I już widzimy zawodniczki startujące w finale B 100 metrów stylem grzbietowym. Na torze numer 0 wystąpi Surowiec Gabriela z UKP Fala Kraśnik. Na torze numer 1 Piskorska Marta, UKP Manta Jelczy Laskowice. Tor numer 2 Kozioł Gabriela, UKS Feniks Dębica. Tor numer 3 Mordawska Natalia, UKS Ruch Grudziądz. Tor numer 4 Burdoń Paulina, GKS Kartuzja w Kartuzach. Tor numer 5 Filipowicz Barbara, UKS GIM 92 Ursynu. Tor numer 6 Gień Martyna, UKS Dragon Będzin. Tor numer 7 Michalska Pola, Mokotowski UKP Warszawianka. Tor numer 8 Greg Natalia, UKS Aquatica Pawłowice. Tor numer 9 Brojanowska Natalia, UKS G8 Bielany Warszawa.
Niestety informacja o dyskwalifikacji i konkurencja 31, a zatem rywalizacja finał A, dziewcząt 100 metrów grzbietowym, seria pierwsza, tor 7, dyskwalifikacja za przedwczesny start. Zakończyliśmy finał B. Zwycięzcą finału B jest Budoń Paulina z czasem 1:05:62. Drugie miejsce Michalska Pola, trzecie miejsce Piskorska Malta. Gratulujemy zawodniczkom i przygotowujemy się do startu 100 metrów stylem grzbietowym chłopców. W finale A wystąpią zawodnicy na torze numer 1 Denis Oliver, Mokotowski, UKP Warszawianka. Na torze numer 1 Szypin Aleksander, UKSG 8 Bilany Warszawa. Na torze numer 1 Slesik Oskar, UKSG 8 Bilany Warszawa. Na torze numer 3 Krupa Jakub, UKP Unia Oświęcim. Na torze numer 4 Nowakowski Olivier, UKS SMS Galicja Kraków. Na torze numer 5 Urbaniak Olivier, MKS Trójka Łódź. Na torze numer 6 Łazarowicz Janusz, UKS 48 Warszawa Śródmieście. Tor numer 7 Ochalik Adrian, MKS Ikar Stal Mielec. Tor numer 8 Jańczyk Maksymilian, UKSG 8 Bilany Warszawa. Tor numer 9 Więcek Kacper, UKS Fregata Kolbuszowa. Czas eliminacji należy do Nowakowskiego Oliwiera z UKS SMS Galicja Kraków 57-65. Na chwilę obecną prowadzi Ślesik Oskar. Rekord w tej konkurencji ustanowiony w 2019 roku należy do Kosińskiego Filipa i wynosi 52-35. I końcóweczka. I ukończony wyścig. Pierwsze miejsce Ślesik Oskar, UKSG 8 Warszawa, drugie miejsce Urbaniak Olivier, MKS Trójka Łódź i trzecie miejsce Kuba Jakub, UKP Unia Oświęcim. Gratulacje! I nim przedstawimy finał B, oczywiście przypomnienie o ceremoniach medalowych, które za moment się rozpoczną. Bardzo proszę zawodniczki finał A 100 metrów dowolnym oraz zawodnicy finał A również 100 metrów dowolnym, aby byli przygotowani. Był u mnie już trener klubu sportowego Poznania Poznań. Bardzo proszę, by podszedł jeszcze trener AZS UMCS Lublin. Natomiast finale B 100 metrów stylem grzbietowym chłopców wystąpią zawodnicy. Na torze numer 0 Bogatek Bartłomiej, UKSG 8 Bilany Warszawa. Na torze numer 1 Bucoń Paweł, UKP Fala Kraśnik. Na torze numer 2 Pera Jan, MKP Słowianka Gorzów Wielkopolski. Na torze numer 3 Stefański Leon, UKSG 8 Bilany Warszawa. Tor numer 4 Chubiński Oliwier, KS Delfin Gdynia.
Toł numer 5, Kolu Franciszek, UKS Kapy, Armenii z Pruszków. Toł numer 6, Piątkiewicz Piotr, MKS Trójka Łódź. Toł numer 7, Mrugała Michał, UKP, Polonia Warszawa. Toł numer 8, Zawiślak Piotr, MTP Delfin Cieszyn. Toł numer 9, Sikora Cypian, MUKP, Mosi Orka Kielce. Dziękujemy zawodnikom. Zwycięzcą serii B, Hubiński Oliwier. Drugie miejsce Piątkiewicz Piotr i trzecie miejsce Kolu Franciszek. Zapraszamy zawodniczki 100 metrów stylem dowolnym do dekoracji. Również przygotują się już panowie 100 metrów stylem dowolnym. I bardzo prosimy trenera AZS-u MCS Lublin też o podejście tutaj na moment do stolika speakera. Zapraszamy zawodniczki, zawodników 100 metrów stylem dowolnym. Rozpoczynamy od zawodniczek. Zapraszamy do dekoracji. Już w kierunku dekoracji zmierzają zawodniczki, które startowały w konkurencji 100 metrów stylem dowolnym. Dekoracji będzie dokonywać w zastępstwie pani trener Eli Krakowiak, będzie dokonywał trener Marcin Chojnacki oraz
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pływackiego pan Mirosław Witkowski. Natomiast kolejność w finale A jest następująca. Miejsce 10. Siembida Wiktoria, UKP Wodnik Police. Miejsce 9. Figurska Paula, UKSG 8 Bielany Warszawa. Miejsce 8. Bakun Maja, UKSG 8 Bielany Warszawa. Miejsce 7. wywalczyła Gulczyńska Natalia z UKS Citizen. Miejsce 6. Łapeta Ika, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy. Miejsce 5. Gniewada Patrycja, UKS Kośnicka Przystań. Miejsce 4. Wielnicka Julia, UKS SMS Galicja Kraków. Miejsce na podium trzecie zajmuje Markiewicz Weronika AZS AWF Warszawa. Srebrny medal wywalczyła Władyczka Amelia WKS Śląsk. Pierwsze miejsce wywalczyła Wrzeszczyńska Marta z KS Poznania Poznań. Gratulacje, złoty medal wędruje do Poznania. Dekoracji dokonuje pan Marcin Chojnacki oraz pan Mirosław Witkowski. Brawo dla zawodniczek, brawo dla trenerów, wszystkich osób, które miały wpływ w osiągnięciu tych sukcesów. Zapraszamy zawodników, którzy zajęli miejsce punktowane i walczyli w finale A 100 metrów stylem dowolnym. Miejsce 9. Trepczyk Krystian, KS Delfin Gdynia. Miejsce 9. Szmytkę Bartosz, UKS G8 Bielany Warszawa. A dekoracji dokonuje trener Marek Podgórski, UMCS Lublin. Miejsce 8. Wilner Arkadiusz, UKS G8 Bielany Warszawa. Miejsce 7. Antosik Kacper, UKS G8 Bielany Warszawa. Miejsce 6. Rędziński, UL Rydzyński, UKP Polonia Warszawa.
Miejsce piąte, Hetman Mikołaj, MUKS, piętnastka. Miejsce czwarte, wywalczył Mróz Szymon z MKP Wodnik 29 Tychy. Dekoracji dokonuje pan Jarosław Witkowski oraz trener Marek Podgórski. Trzecie miejsce, Bieliński Bartosz, CSIR MOS w Dąbrowie Górniczej. Miejsce drugie, Jabłoński Jakub, UKS G8, Bielany, Warszawa. Miejsce pierwsze wywalczył Pietrem Przemysław, KR, AZS, UMCS, Lublin. Dekoruje trener Marek Podgórski, KU, AZS, UMCS, Lublin. Gratulacje! Chwila dla fotoreporterów, wzajemne uścisk dłoni, wzajemne gratulacje przez zawodników, a my przechodzimy do kolejnego wyścigu. 200 metrów stylem klasycznym dziewcząt, finał A, w którym wystąpią zawodniczki. Na to, że numer 0, Duńko Julia, RWKS, Sparta Biłgoraj. Na to, że numer 1, Boczej, Agata, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. Tor numer 2, Kubicka Aleksandria, Sejwal Rypin. Tor numer 3, Borkowska Dominika, UKS Omega Olkusz. Tor numer 4, Kot Emilia, TP Zielona Góra. Tor numer 5, Przybylska Oliwia, KU AZS UMCS Lublin. Tor numer 6, Pietrzyk Hanna, TP Olimpijczyk Aleksandr Łódzki. Tor numer 7, Skrok Julia, WKS Śląsk. Tor numer 8, Wiązkiewicz Pola, UKS Nawaśskiej Niewice. Tor numer 9, Zielińska Maja, KU AZS UMCS Lublin. Metrów stylem klasycznym, seria finałowa A wystartowała. Na pierwszej ścianie nawrotowej prowadzenia biała Kot Emilia, czyli zawodniczka Zielonej Góry, która również uzyskała najlepszy czas eliminacji 2:34.74. Rekord Polski na tym dystansie został ustanowiony w 2013 roku przez Winkiel Angelikę. Czas rekordu Polski to jest 2 minuty 28 i 43.
Na tej ścianie nawetowej nastąpiła zmiana Lidyja. Na chwilę obecną na prowadzeniu zawodniczka duże 5, przybylska Oliwia. I takiej kolejności kończymy też serię finałową. Pierwsze miejsce przybylska Oliwia, drugie miejsce Kot Emilia, trzecie miejsce Borkowska Dominika. Dziękujemy zawodniczkom i wchodzimy w finał B, 200 metrów stylem klasycznym i na torze numer 1 zobaczymy Baron Antoninę z MKS-u Park Wodny Tarnowskiej Góry. Na torze numer 1 Ścisłowicz Kinga z KS Neptun Świdnica. Na torze numer 2 Marciniak Aleksandria, UKS SMS Galicja Kraków. Na torze numer 3 Poręba Maja, UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko. Tor numer 4 Wożakowska Zofia, KU AZS UMCS Lublin. Tor numer 5 Gabo Izabela, UKS Fenix Dębica. Tor numer 6 Kołtuniewicz Julia, MKS Juwenia Wrocław. Tor numer 7, Krajewska Nadia, Kaliski Klub Sportowy Włókniarz Kalisz. Tor numer 8, Krawczyk Marta, MKP, Astroman Leszno. Tor numer 9, Ignacza Julia, Mokotowski UKP Warszawianka. Chwilę obecnej wyścig finału B na 200 metrów stylem klasycznym dziewcząt na prowadzeniu Wożakowska Zofia. Zwycięzcą finału B jest Wożakowska Zofia, KU AZS UMCS Lublin, drugie miejsce Ścisłowicz. I ostatnia ściana nawetowa. W dalszym ciągu pani Zofia Wożakowska na prowadzeniu.
ukończyliśmy finał B wyścigu na 200 metrów stylem klasycznym. Zwycięża Bożekowska Zofia. Przygotowujemy się do startu na 200 metrów stylem klasycznym i po tych dwóch seriach startowych nastąpi dekoracja. 100 metrów stylem żbietowym, dziewcząt i chłopców, więc prosimy o przygotowanie się już zawodników startujących na 100 metrów stylem żbietowym. A my, drodzy Państwo, przygotowujemy się do kolejnego wyścigu medalowego. Przypomnę, będzie to finał A rywalizacji panów 200 metrów klasycznym. Przedstawimy zawodników, którzy po porannych finałach dostąpili zaszczytu walki bezpośrednio o medale Mistrzostw Polski i o tytuł ten najważniejszy, najcenniejszy, czyli tytuł Mistrza Polski. Na torze zerowym Mikołaj Spirewski, UKS 7, Gdynia. Na torze pierwszym Sebastian Głowacki, Nawaz Kierniewice. Na torze drugim Kamil Szafrański, Warta Poznań. Na torze trzecim Bartosz Tarczyński, UKS 190 Łódź. Na torze czwartym Mikołaj Wilk, MKS i Karstal Mielec. Na torze piątym Grzegorz Czugała, UKS G8 Bielany, Warszawa. Na torze szóstym Wiktor Wiśniewski, UKP Unia Oświęcim. Na torze siódmym Jakub Wiśniewski, UKS G8 Bielany, Warszawa. Na torze ósmym Filip Dąbrowski, Wodnik Siemianowice Śląskie. I na torze dziewiątym Damian Mikita, UKS Ruch Grudziądz. I wystartowała seria finału A. Najlepszy rezultat porannych eliminacji na torze czwartym Mikołaj Wilk, MKS i Karstal Mielec. 2:18.89, a rekord Polski z 2015 roku, a zatem już dosyć wieciwy. Należy do Piotra Siemińskiego, 2:12.63, to jest rekord 2015 roku. Drodzy Państwo, przy takim głośnym dopingu wolałem nic nie mówić i nie komentować, żeby nie zdzierać niepotrzebnie głosy. Ja mówię, że doping Państwa na widowni mówi sam za siebie. Miejsce
pierwsze, tytuł mistrzowski po naprawdę wspaniałym wyścigu od pierwszej do ostatniej platformy. 2 minuty 16, 57 setnych, wygrywa na torze piątym Grzegorz Czogała, zawodnik UKSG 8 Bielany Warszawa. Napomknę tylko, że to nasz wychowanek klubu pływackiego Secret Gliwice. Na miejscu czwartym Mikołaj Wilk, reprezentujący MKS Ikar Stal Mielec, a miejsce trzecie na torze trzecim Bartosz Tarczyński, UKS 190 Łódź. Gratulujemy serdecznie, wspaniały wyścig i przechodzimy do finału B, któremu mam nadzieję będą towarzyszyły nie mniejsze emocje. A zatem, drodzy Państwo, finał B rywalizacji panów w konkurencji 200 metrów klasycznym. Przedstawimy zawodników, którzy dostąpili zaszczytu, aby pływać w tym finale. Po porannych eliminacjach tor zerowy Kamil Bosiacki, Klub Sportowy Poznania Poznań. Tor numer 1 Karol Głaz, MKS i Karstal Mielec. Tor numer 2 Franciszek Kruk, UKS Gimnazjum 92 Ursynów. Tor numer 3 Patryk Pronin, MKP Szczecin. Tor 4 Maksymilian Kunicki, Akademia SMS Racibórz. Na torze 5 Michał Skrobisz, UKS 190 Łódź. Tor 6 Brian Skowroński, Fregata Kolbuszowa. Na torze 7 Mateusz Kras, Gimnazjum 92 Ursynów. Na torze 8 Mikołaj Borkowski, UKS Wiktoria Kozy. I na torze 9 Igor Żabiński, UKS 3 Team Rumia. Przypomnę tylko, że po tym wyścigu odbędzie się ceremonia medalowa 100 metrów grzbietowym dziewcząt i chłopców. Trzydzieści dwie sekundy, 60 setnych na prowadzeniu Maksymilian Kunicki. To jest też zawodnik, który z najlepszym czasem awansował do finału B. Maksymilian reprezentuje Akademię SMS Racibórz. Napływał 2 minuty 27 sekund i 6 setnych sekundy w porannych eliminacjach. Kunicki, Kruk i Pronin. Tak wygląda pierwsza trójka. Myślę, że nawet warto czwórkę przedstawić. Na torze piąty Michał Skrobisz też włączył się w walkę o 3 zaszczytne miejsca w finale B. Przypomnę, finał B to jest walka o miejsca od 11 do 20 w klasyfikacji ogólnopolskiej zimowych mistrzostw Polski juniorów 15-letnich. Najlepsi zawodnicy rozpoczęli już ostatni 50-metrowy odcinek, a to oznacza napływanie 25-metrowe, że za chwilę ostatnia platforma nawrotowa. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że kwestia pierwszego miejsca, czyli najlepszego rezultatu finału B, jest już rozstrzygnięta. Zawodnicy, myślę, że do końca pościgają się o drugie i o trzecie miejsce. I wygrywa na torze czwartym Maksymilian Kunicki, 2 minuty 24 i 37 setnych. Poprawił swój wynik o 2,5 sekundy. Gratulujemy. Jako drugi dopłynął Franciszek Kruk, a jako trzeci Patryk Pronin. Gratulujemy serdecznie. No i, drodzy Państwo, znowu ostudzimy głowę, ostudzimy emocje, ponieważ przed nami ceremonia medalowa. Będą nam oczywiście towarzyszyły emocje, ale zupełnie inne, jakże piękne w życiu każdego sportowca.
Natomiast do wyścigów powrócimy po ceremonii medalowej 100 metrów grzbietowym dziewcząt i 100 metrów grzbietowym chłopców. Zatem zapraszam dziewczęta do ceremonii medalowej. Zapraszam tutaj do siebie trenera UKS SMS Galicja Kraków oraz UKS G8 Bielany Warszawa. Zapraszamy zawodniczki, które płynęły 100 metrów stylem grzbietowym. Natomiast chłopców ze 100 metrów stylem grzbietowym już też prosimy o przygotowanie się, zejście obok Sulika Spikera. I zapraszam tutaj trenera złotego medalisty UKS G8 Bielany Warszawa w rywalizacji chłopców 100 metrów grzbietowym. I przygotowujemy się do ceremonii medalowej dziewcząt 100 metrów grzbietowym. Ceremonię tą przeprowadzą wspólnie wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego pan Mariusz Waliczek oraz trener UKS SMS Galicja Kraków, trener pan Michał Majerski. I zaczynamy. Miejsce dziewiąte. Michalina Grzech, GKS Kartuzia w Kartuzach, minuta 7,18 sekundy. Miejsce ósme zajęła Ines Sarna, UKS Nawa Skierniewice, minuta 5,75 sekund. Miejsce siódme Antonina Sobczak, AZS AWF Warszawa z wynikiem minuta 5,26 sekund. Miejsce szóste Oliwia Badura, UKS G8 Bielany Warszawa, minuta 5,19 sekund. Miejsce piąte Magdalena Stanek, AZS AGH Kraków, minuta 4,59 sekund. Miejsce czwarte Martyna Burzak, MKP Gdańsk, minuta 3,86 sekund. I czas na medalistki. Miejsce trzecie z wynikiem minuta 3,20 sekund wywalczyła zawodniczka reprezentująca UKS Nawa Skierniewice, brązowa medalistka Mistrzostw Polski Zuzanna Denisiewicz. Miejsce drugie z wynikiem minuta 2,82 sekundy wywalczyła zawodniczka UKS G8 Bielany Warszawa Dominika Ścibiorek, wicemistrzyni Polski. A miejsce pierwsze, najwyższy stopień podium już za moment zajmie z czasem minuta i 40 setnych sekundy. Zawodniczka reprezentująca UKS SMS Galicja Kraków, mistrzyni Polski Flavia Kamzol. Przypomnę, ceremonię tą przeprowadzili wspólnie pan Mariusz Waliczek, wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego i pan Michał Majerski, trener UKS SMS Galicja Kraków, trener mistrzyni Polski Flavii Kamzol, pan Michał Majerski. I pomału zapraszamy panów do dekoracji. Panowie, bardzo proszę podejść tutaj do stolika spikera. Dekoracja 100 metrów grzbietowym. Zapraszamy, panowie.
Drodzy Państwo, i rozpoczynamy ceremonię medalową rywalizacji panów 100 metrów grzbietowym. Miejsce 10. Kacper Więcek, UKS Fregata Kolbuszowa, minuta i 37 setnych sekundy. Miejsce 9. Maksymilian Jańczyk, UKS G8 Bielany Warszawa, minuta i 2 setne sekundy. Miejsce 8. Olivier Denis, Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka, 59 sekund i 92 setne. Miejsce 7. Adrian Ochalik, MKS Ikar Stal Mielec, 59 sekund i 57 setnych. Miejsce 6. Janusz Łazarowicz, UKS 48 Warszawa Śródmieście, 57 sekund i 82 setne. Miejsce 5. Aleksander Szypin, UKS G8 Bielany Warszawa, 57 sekund i 71 setnych. Miejsce 4. Oliwier Nowakowski, UKS SMS Galicja Kraków, 57 sekund i 61 setnych. No i oczywiście czas na medalistów. Miejsce 3. Z czasem 57 sekund i 56 setnych wywalczył zawodnik UKP Unia Oświęcim, brązowy medalista Mistrzostw Polski Jakub Krupa. Medal srebrny z wynikiem 55 sekund i 98 setnych wywalczył zawodnik MKS Trójka Łódź, wicemistrz Polski Oliwier Urbaniak. I miejsce 1. Z czasem 55 sekund i 28 setnych wywalczył zawodnik reprezentujący UKS G8 Bielany Warszawa, mistrz Polski Oskar Ślesik. A dekorowali wspólnie trener mistrza Polski, czyli trener UKS G8 Bielany Warszawa, pan Robert Stankiewicz, oraz wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, pan Mariusz Waliczek. Dziękujemy panowie, dziękujemy zawodnikom. Dosłownie 15 sekund dla fotoreporterów i wracamy do wyścigów. Jeszcze zdjęcia, a my przygotowujemy się do startu. 100 metrów stylem zmiennym dziewcząt. W finale A wystąpią. Na to, że Zero Makiewicz Weronika, AZS AWF Warszawa. Na to, że numer 1 Skrok Julia, WKS Śląsk. Na to, że numer 2 Denisiewicz Zuzanna, UKS Nawaskie Niewice. Na to, że numer 3 Turbańska Marta, WKS Śląsk. Na torze numer 4 Woźniak Michalina, MKS SP 63 Bydgoszcz. Na torze numer 5 Bonecka Anna, Mokotowski UKP Warszawianka. Na torze numer 6 Skrzypczak Natalia, Akademia SMS Jacibusz. Na torze 7 Gulczyńska Natalia, UKS Citizen. Na torze numer 8 Pietrzyk Hanna, TP Olimpijczyk Aleksander Łódzki. Na torze numer 9 Giewiada Patrycja, UKS Kośnicka Przystań. Jesteśmy po pierwszej ścianie zmianowej na prowadzeniu Bonecka Anna. Natomiast czas awansu do finału BA uzyskała Bonia Michalina. Zobaczymy, jak to się w tym wyścigu rozwiąże rywalizacja. Do rywalizacji włącza się szybsza Natalia. I wchodzimy w decydującą fazę wyścigu.
Woźniak, Bionecka, Skrzypczak i ostatnie 25 metrów na prowadzeniu Woźniak Michalina. Tym oto sposobem kończymy wyścig. Pierwsze miejsce Woźniak Michalina, MKS SP 03 Bydgoszcz. Drugie miejsce Bonecka Anna, Mokotowski UKP Warszawianka. I trzecie miejsce Skrzypczak Natalia, Akademia SMS Racibórz. Gratulacje. Przed nami finał B, 100 metrów stylem zmiennym. Na torze numer 0 wystąpi Biernat Skalena, KU AZS UMCS Lublin. Na torze numer 1 Borkowska Dominika, UKS Omega Olkusz. Na torze numer 2 Dziuba Monika, Swimland Olsztyn. Na torze numer 3 Grzegorzewska Julia, Mokotowski UKP Warszawianka. Na torze numer 4 Michalik Weronika, UKS Nawa Skierniewice. Na torze numer 5 Jutkowska Aneta, MKS Trójka Łódź. Na torze numer 6 Miernik Hanna, MKP Wodnik 29 Tychy. Tor numer 7 Polok Dominika, UKS MOSM w Opolu. Tor numer 8 Greg Natalia, UKS Aquatica Pawłowice. Tor numer 9 Poręba Maja, UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko. Po stylu motylkowym prowadzi Grzegorzewska Julia. Po stylu szwietowym w dalszym ciągu prowadzenie Grzegorzewskiej Julii. I ostatnie 25 metrów. I zwycięzcą tego finału B pozostaje Michalik Weronika, UKS Nowa Skierniewice. Zanim wystartujemy 100 metrów stylem zmiennym, przypominamy, że po tych dwóch finałach nastąpi dekoracja dziewcząt i chłopców na 200 metrów stylem klasycznym, więc już prosimy zawodników o powolne schodzenie. Po tych dwóch wyścigach finałowych zapraszamy do dekoracji dziewczyny i chłopców, którzy startowali na 200 metrów stylem klasycznym. Drodzy Państwo, a my przystępujemy do rywalizacji panów w tej konkurencji, czyli przypomnę 100 metrów zmiennym. Przed nami oczywiście najpierw finał A, czyli walka o medale w konkurencji 100 metrów zmiennym. Do tego finału po porannych eliminacjach awansowali na torze zerowym Kacper Więcek, UKS Fregata Kolbuszowa. Na torze pierwszym Jan Gajda, MKS Trójka Łódź. Na torze drugim Dominik Wdowiak, MOS Dąbrowa Górnicza. Na torze trzecim Aleksander Szypin, UKS G8 Bielany, Warszawa. Na torze czwartym Oliwier Wójciak, UKS Łomianki. Na torze piątym Grzegorz Czogała, UKS G8 Bielany, Warszawa. Na torze szóstym Szymon Mróz, MKP Wodnik 29 Tychy. Na torze siódmym Oliwier Urbaniak, MKS Trójka Łódź. Na torze ósmym Bartłomiej Jabłoński, Stowarzyszenie Hobby Sport.
i na torze 9 Mateusz Majcherowicz, klub sportowy Delfin Gdynia. Najlepszy czas porannych eliminacji na torze 4 Oliwier Wójciak, UKS Łomianki 59 sekund i 45 setnych. Rekord Polski ustanowiony rok temu w 2021 roku w Lublinie należy do Kacpra Maksajda. Drodzy Państwo, wyniki mamy wyświetlone. Najlepszy rezultat na torze 4. Oliwier Wójciak, UKS Łomianki, 57 sekund i 84 setne. Oliwier Wójciak, gratulujemy. Jako drugi na torze 1 dopłynął Jan Gajda, MKS Trójka Łódź. I jako trzeci na torze 7 Oliwier Urbaniak, MKS Trójka Łódź. Gratulujemy serdecznie. Przypomnę raz jeszcze za moim współprowadzącym o dekoracji 200 metrów klasycznym, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Bardzo proszę 200 klasycznym, seria A, czyli seria pełna, seria finałowa, aby była przygotowana do dekoracji. A my, drodzy Państwo, będziemy się ścigać podczas finału B. Tor zerowy, Jakub Bieżuński, Squatty na Ostrołęka. Tor pierwszy, Antoni Ulas, MUX Wodnik Łask. Na torze drugim, Kacper Piotrowski, UKS G8 Bielany Warszawa. Na torze trzecim, Kacper Cur, UKS Gimnazjum 92 Ursynów. Na torze czwartym, Oliver Denis, Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka. Na torze piątym, Tobiasz Matusiak Wel Matuszewski, Swimland Olsztyn. Na torze szóstym, Maksymilian Śmiglak, AZS UAM Poznań. Na torze siódmym Bartosz Michalczuk, WKS Śląsk Wrocław. Na torze ósmym Franciszek Koluch, Kapry Armeksim Pruszków. I na torze dziewiątym Mikołaj Klonowski, Klub Pływacki Olimpia Świecie. I jako pierwszy z wynikiem minuta, sekunda i 22 setne zameldował się płynący na torze drugim Kacper Piotrowski, zawodnik UKS G8 Bielany Warszawa. Gratulujemy. Jako drugi w finale B dopłynął Kacper Cur, reprezentujący na torze trzecim UKS Gimnazjum 92 Ursynów. I jako czwarty Oliver Denis, reprezentujący Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka. Gratulujemy serdecznie. No i kolejna przerwa na ceremonię medalową. Zapraszam już dziewczęta tutaj, aby podeszły.
Najlepiej może się już udać w okolice podium. Mam już trenera podanego, który będzie dekorował dziewczynę. Tak wiesz, tylko podszedł do mnie trener UKS G8 Bilany Warszawa, który będzie dekorował Grzegorza Czogałę. Bardzo prosimy już motyw muzyczny do ceremonii medalowej. Drodzy Państwo, zatem przystępujemy do ceremonii medalowej, rywalizacji dziewcząt 200 metrów klasycznym. Ceremonię przeprowadzą wspólnie wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego pan Marek Jabczyk oraz trener AZS UMCS Lublin, trener pan Bartosz Kędracki. A zatem miejsce 10. Maja Zielińska, AZS UMCS Lublin. Zapraszamy. Wielkie brawa. 10. miejsce w Polsce. Miejsce 9. Julia Duńko, RWKS Sparta Biłgoraj. 2 minuty 42 sekundy i 88 setnych. Miejsce 8. Julia Skrok, WKS Śląsk Wrocław. 2 minuty 40 i 59 setnych. Miejsce 7. Agata Boczej, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. 2 minuty 40 i 18 setnych sekundy. Miejsce 6. Pola Drążkiewicz, UKS Nawa Skierniewice, 2 minuty 40 sekund i 2 sekundy. Miejsce 5. Aleksandra Kubicka, Sejwal Rypin, 2 minuty 37 sekund 96 setnych. Miejsce 4. Hanna Pietrzyk, Towarzystwo Pływackie Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki, 2 minuty 36 sekund i 88 setnych. No i przed nami miejsce 3. 2 minuty 33 sekundy i 31 setnych wywalczyła zawodniczka reprezentująca UKS Omega Olkusz, brązowa medalistka Mistrzostw Polski Dominika Borkowska. Miejsce 2. 2 minuty 33 sekundy i 28 setnych wywalczyła zawodniczka Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra Emilia Kot, wicemistrzyni Polski. I miejsce 1. Medal złoty i tytuł mistrzyni Polski z czasem 2 minuty 32 sekundy i 29 setnych wywalczyła zawodniczka AZS UMCS Lublin Oliwia Przybylska. A ceremonię tą wspólnie przeprowadzili pan Bartosz Kędracki oraz pan Marek Jabczyk, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego. I zapraszamy panów. Panowie, dekoracja 200 metrów klasycznym. Udajemy się w okolice podium. A ceremonię medalową rywalizacji panów 200 metrów klasycznym
przeprowadzą wspólnie pan Marek Jabczyk, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego oraz pan Robert Stankiewicz, trener UKS G8 Bielany, Warszawa. Zatem miejsce 10 rywalizacji panów, 200 metrów klasycznym, zajął zawodnik Mikołaj Spirewski, reprezentujący UKS 7 Gdynia, 2 minuty 27 i 33. Miejsce 9 Damian Mikita, UKS Ruch Grudziądz, 2 minuty 27 i 14 setnych sekundy. Miejsce 8 wywalczył Sebastian Głowacki, UKS Nawa Skierniewice, 2 minuty 26 i 7 setnych sekundy. Miejsce 7. Filip Dąbrowski, reprezentujący UKS Wodnik Siemianowice Śląskie, 2 minuty 26 i 6 setnych sekundy. Miejsce 6. Jakub Wiśniewski, UKS G8 Bielany Warszawa, 2 minuty 23 sekundy i 34 setne. Miejsce 5. Wiktor Wiśniewski, UK Pełnia Oświęcim, 2 minuty 22 sekundy i 74 setne. Miejsce 4. Kamil Szafrański, Klub Sportowy Warta Poznań, 2 minuty 22 sekundy i 61 setnych. I czas na medalistów. Miejsce 3. 2 minuty 19 sekund 95 setnych wywalczył zawodnik reprezentujący UKS 190 Łódź, Bartosz Tarczyński, brązowy medalista Mistrzostw Polski. Miejsce 2. Z wynikiem 2 minuty 17 i 1 sekundy wywalczył zawodnik reprezentujący MKS IKAR Stal Mielec, wicemistrz Polski Mikołaj Wilk. A miejsce 1. Z wynikiem 2 minuty 16 sekund i 57 setnych wywalczył zawodnik reprezentujący UKS G8 Bielany Warszawa, mistrz Polski Grzegorz Czogała. A zawodników dekorowali wspólnie pan Marek Jabczyk, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, i pan Robert Stankiewicz, trener mistrza Polski i trener UKS G8 Bielany Warszawa. I drodzy Państwo, zgodnie z harmonogramem rozgrywania zawodu w dniu dzisiejszym przystępujemy do rywalizacji najszybszej serii w konkurencji 800 metrów dowolnym. Następnie będzie najszybsza seria rywalizacji 1500 metrów dowolnym i po 800 pań i 1500 panów odbędzie się ceremonia medalowa 100 metrów zmiennym. Dziękujemy za tą dekorację i zapraszamy zawodniczki, które popłyną w konkurencji 800 metrów dowolnym, seria najszybsza. Osiemset metrów stylem dolnym. Dziewcząt. Na torze zajowym płynie Glińska Oliwia, TP Zielona Góra. Na torze numer 1 Szopa Natalia, UKP Gryf-Dębica. Na torze numer 2 Rączkowska Maja, LKS 1.32 Przyszowice. Na torze numer 3 Popłe Marta, KU AZS UMCS Lublin. Na torze numer 4 Małolepsza Weronika, MKP Szczecin. Na torze numer 5 Kuczmar Zuzanna, UKP Polonia Warszawa. Na torze numer 6 Wiernicka Julia, UKS SMS Galicja Kraków. Na torze numer 7 Sowa Barbara, UKP Unia Oświęcim.
Na torze numer 8 Mlaś Wiktoria, UKP Unia Oświęcim. Na torze numer 9 Trafalska Zuzanna, UKS 190 Łódź. Na chwilę obecną obowiązuje rekord z 2010 roku ustanowiony przez Donatę Kilijańską, a wynosi on 8 minut 31 sekund i 44 setne.
I dopływa ostatecznie zawodniczki w dystansie 800 metrów, 8 na stylem dowolnym. Dopłynęła ostatecznie zawodniczka. Gratulacje. Zwycięża mała lepsza Weronika, MKP Szczecin, drugie miejsce Glińska Olimpia, TP Zielona Góra i trzecie miejsce Poppe Malta, KU AZS UMCS Lublin. Dziękujemy zawodniczkom. Za chwilę startujemy 1500 metrów stylem dowolnym i zaraz po tej konkurencji nastąpi dekoracja 100 metrów stylem zmiennym dziewcząt i chłopców. Więc za około 15 minut zapraszamy już, aby zawodniczki i zawodnicy byli przygotowani, którzy startowali na 100 metrów stylem zmiennym. A w chwili obecnej na torze numer 0 wystąpi Mazur Adam, grupa piąty styl. Na torze numer 1, ponieważ Olivier, KU AZS UMCS Lublin. Na torze numer 2, Kraśka Mateusz, UKS SMS Galicja Kraków. Na torze numer 3, Kowal Maciej, MKP Szczecin. Na torze numer 4, Major Erik, MKS Park Wodny Tarnowskie Góry. Na torze numer 5, Gnaczyński Michał, MKP Szczecin. Na torze numer 6, Piętka Miłosz, MKP Szczecin. Na torze numer 7, Tarczyński Bartosz, UKS 190 Łódź. Na torze numer 8, Walkowski Bartosz, UKS 190 Łódź. Na torze numer 9, Okoniaku, MKS Juwenia Wrocław. Przypominam, po tym wyścigu dekoracja 100 metrów stylem zmiennym dziewcząt i chłopców. Obowiązujący rekord Polski na tym dystansie ustanowiony w zeszłym roku należy do Mikołaja Filipiaka, a wynosi 15 minut 14 sekund i 3 setne. Przypominam, że po tym wyścigu następuje dekoracja zawodników i zawodniczki startujące na 100 metrów stylem zmiennym.
Przypomnę Państwu, że na Facebooku Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego są dwie galerie zdjęć. Dzisiaj ukaże się trzecia z bloku eliminacyjnego oraz z bloków finałowych wczorajszego i piątkowego dnia. Także serdecznie zapraszamy. Wystarczy wpisać na Facebooku Śląski Okręgowy Związek Pływacki. Wyskoczy nasza strona na Facebooku i tam bardzo łatwo odnaleźć w świeżych komunikatach. Są dwie galerie zdjęć. W sumie jest tam gdzieś około 130 zdjęć. Zapraszamy. Dzisiaj dołożymy kolejnych 60, także będzie co oglądać. I za niedługo kończą się wyścigi najszybszej serii 1500 metrów dowolnym, czyli za moment ceremonia 200 metrów zmiennym. Bardzo proszę, aby zawodniczki i zawodnicy, którzy płynęli w finale A, przygotowywali się już do ceremonii medalowej. Moi drodzy, bardzo proszę, finał A, dziewcząt 100 metrów zmiennym. Natalia Gulczyńska, Weronika Markiewicz, Patrycja Giewiada, Hanna Pietrzyk, Julia Skrok, Marta Turbańska, Zuzanna Denisiewicz, Natalia Skrzypczak, Anna Bonecka oraz Michalina Woźniak oraz seria An, czyli finał A rywalizacji panów. Bardzo proszę, aby się stawili Oliwier Wójciak, Jan Gajda, Oliwier Urbaniak, Grzegorz Czogała, Szymon Mróz, Dominik Wdowiak, Aleksander Szypin, Mateusz Majcherowicz, Bartłomiej Jabłoński i Kacper Więcek. I bardzo proszę tutaj do mnie trenerów MKS SP 63 Bydgoszcz oraz UKS Łomianki. Michał Gnaczyński na torze piątym zakończył już swój wyścig z wynikiem 15 minut 31 sekund i 85 setnych. Drodzy Państwo, brawa należą się wszystkim zawodnikom. Gratulujemy serdecznie. Ukończona najszybsza seria rywalizacji 1500 metrów dowolnym. No i teraz czekamy na ceremonię medalową. Czekamy na dziewczęta, aby podeszły tutaj. Rozpoczynamy od 100 metrów stylem zmiennym. Dziewcząt, zapraszamy trenera MKS SP 63 Bydgoszcz.
Już mamy zawodniczki. Mamy osoby, które będą dekorować zawodniczki startujące 100 metrów stylem zmiennym. Będzie trener MKS SP 63 Bydgoszcz, pan Marcin Targowski oraz członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego, pan Mirosław Witkowski. Miejsce 10, 100 metrów stylem zmiennym. Gulczyńska Natalia, UKS Citizen. Miejsce 9, Markiewicz Weronika, AZS AWF Warszawa. Miejsce 8, Giewiada Patrycja, UKS Krośnicka Przystań. Miejsce 7, Pietrzyk Hanna, TP Olimpijczyk Aleksandr Włócki. Miejsce 6, Skrok Julia, WKS Śląsk. Miejsce 5, Turbańska Marta, WKS Śląsk. Miejsce 4, Denisiewicz Zuzanna, UKS Nawa Skierniewice. Brązową medalistką Mistrzostw Polski zostaje Skrzypczak Natalia, Akademia SMS Racibórz. Srebrną medalistką Bonecka Anna, Mokotowski UKP Warszawianka. I 100 metrów stylem zmiennym złoty medal wywalczyła Woźniak Michalina, MKS SP 63 Bydgoszcz. Dekoracji dokonuje trener MKS SP 63 Bydgoszcz, pan Marcin Targowski oraz Mirosław Witkowski, członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego. Gratulujemy. Chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy 100 metrów stylem zmiennym chłopców. Dekoracji będzie dokonywał trener UKS Piątka Łomianki, pan Marcin Kacer oraz członek Zarządu Śląskiego Związku Pływackiego, pan Mirosław Witkowski. Miejsce 10. Więcej Kacper, UKS Fregata Kolbuszowa. Miejsce 9. Jabłoński Bartłomiej, Stowarzyszenie Hobby Sport. Miejsce 8, Majherowicz Mateusz, KS Delfin Gdynia. Miejsce 7, Szypin Aleksandr, UKS G8 Bielany Warszawa. Miejsce 6, Wdowiak Dominik, CSIR MOS w Dąbrowie Górniczej. Miejsce 5, Mróz Szymon, MKP Wodnik 29 Tychy. Mróz Szymon na miejscu 5.
Na miejscu czwartym Czogała Grzegorz, UKS G8 Bielany Warszawa. Miejsce trzecie Urbaniak Oliwier, MKS Trójka Łódź. Drugie miejsce Gajda Jan, MKS Trójka Łódź. Zwycięzcą 100 metrów stylem zmiennym Oliwier Wójciak, UKS Piątka Łomianki, a trenerem pan Marcin Kacej. Zwycięzcą Wójciak Oliwier, UKS Piątka Łomianki. Gratulujemy. Chwila dla fotoreporterów. Po dekoracji, po zdjęciach przygotowują się już sztafety dziewcząt 4x100 zmiennym. Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy trenerom. Pierwszej serii sztafet 4x100 zmiennym wystąpi na torze numer 3 sztafeta UKS Feniks Dębica. W składzie Kozioł Gabriela, Gabeł Izabela, Olejarnik Magdalena, Mituś Weronika. Na torze numer 4 sztafeta UKS G8 Bielany Warszawa 2, zespół drugi. Tomaszewska Maja, Baduja Oliwia, Brojanowska Natalia, Hoffman Roxana. Na torze numer 5 wystąpi zespół MKP Szczecin, zespół numer 1. W składzie Gracka Hanna, Makowska Maria, Duda Anna, mało lepsza Weronika. Po zakończeniu wyścigu sztafetowego 4x100 zmiennym zapraszamy dziewczyny, które startowały na 800 metrów stylem dowolnym oraz chłopców, którzy startowali na 1500 metrów stylem dowolnym do dekoracji. Czyli dekoracja nastąpi po tych dwóch seriach wyścigów dziewcząt 4x100 metrów. Czyli bardzo prosimy tak naprawdę dziewczęta i chłopcy, czyli najszybsze serie 1500 i 800, nawet nie najszybsze serie, tylko oczywiście zgodnie z wykazem. Dziesiątkę, tak. Dziesiątkę według klasyfikacji 1500 metrów dowolnym i dziesiątkę według końcowej klasyfikacji 800 dowolnym. Zapraszamy.
aby tutaj przy stoliku spikera dziewczęta i panowie, dziewczęta i chłopcy byliście przygotowani do ceremonii medalowej. Dopiero po ceremonii medalowej 800 i 1500 metrów dowolnym odbędą się dwie serie rywalizacji sztafetowej panów. Zakończyły się wyścigi serii pierwszej biegu sztafetowego, co jest to zmiennym dziewcząt. W tej serii zwyciężył MKP Szczecin. Natomiast przygotowujemy już serię drugą. Na torze numer 0 wystąpi Mokotowski UKP Warszawianka, zespół numer 2. W składzie Piaścińska Alicja, Iwsata Zuzanna, Grzegorzewska Julia, Wichulska Małgorzata. Na torze numer 1 UKS Most Opolu, zespół numer 1. Bobrowska Zofia, Polok Dominika, Mielnik Hanna, Jaśniecka Paulina. Na torze numer 2 wystąpi Mokotowski Uczniowski Klub Sportowy, Warszawianka, zespół numer 1. Michalska Pola, Bonecka Anna, Muraznina, Tajaszkiewicz Zofia. Na torze numer 3 WKS Śląsk, zespół numer 1. Górny Maja, Turbańska Marta, Grzesiak Oliwia, Władyczka Amelia. Na torze numer 4 UKS Nawa Skieniewicze, zespół numer 1. Denisiewicz Zuzanna, Drążkiewicz Pola, Zakrzewska Oliwia, Sarna Ines. Na torze numer 5 UKS SMS Galicja Kraków. Kamizol Flavia, Marciniak Aleksandria, Teodorowicz Michalina, Wiernicka Julia. Na torze numer 6 UKS G8 Biany Warszawa. W składzie Siborek Dominika, Ryznar Katarzyna, Bakun Maja, Figurska Paulina. Na torze numer 7 KU AZS UMCS Lublin. W składzie Przybylska Oliwia, Wożakowska Zofia, Poppe Marta, Biernacka Lena. Na torze numer 8 UKP Unia Oświęcim. W składzie Mlaś Wiktoria, Kurysia Anna, Zabawa Emilia, Sowa Barbara.
na torze numer 9 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie. W składzie Sitkiewicz Jagoda, Boczaj Agata, Bogusławska Aleksandria, Skudnik Michalina. Zawodniczki, wystartowałem. Obecnie obowiązujący rekord Polski ustanowiony w 2021 roku należy do UKS-u Galicja Kraków. Wynosi 4 minuty 14 sekund. Po wyścigu sztafetowym dziewczyn zapraszamy do dekoracji zawodniczki i zawodników startujących na 800 metrów i 1500 stylem dowolnym.
Zakończyliśmy wyścig 4 razy z Tomem Tostynem Zmiennym, wyścig sztafetowym. W kolejności UKS SNS Galicja, UKS Nowa Skieniewice, UKS G8 Bielanie Warszawa. Oczekujemy na oficjalne wyniki. Zapraszamy zawodniczki startujące w wyścigu na 800 metrów stylem dowolnym. Zapraszamy trenera MKP Szczecin. Bardzo prosimy do stolika trenera MKP Szczecin, zarówno w rywalizacji dziewcząt na 800 dowolnym, jak i w rywalizacji chłopców na 1500 metrów dowolnym. Bardzo prosimy w okolice podium dziewczęta. Najpierw dziewczęta, a potem chłopców. Ceremonię medalową zarówno dziewcząt 800 metrów dowolnym, jak i chłopców 1500 metrów dowolnym przeprowadzą wspólnie pan Mariusz Waliczek, wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego i trener MKP Szczecin, zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Trener pan Tomasz Krzywiecki, trener MKP Szczecin, trener podwójnych złotych medalistów zarówno w rywalizacji długodystansowej dziewcząt, jak i chłopców. A zatem w rywalizacji dziewcząt 800 metrów dowolnym miejsce 10 wywalczyła Wiktoria Drażyk, UKP Unia Oświęcim, 9:35 i 20 setnych. Miejsce 9, Aleksandra Łaszczak, UKP Unia Oświęcim, 9 minut 35 sekund i 8 setnych sekundy. Miejsce 8, Barbara Sowa, UKP Unia Oświęcim, 9 minut 31 sekund i 38 setnych. Miejsce 7 zimowych mistrzostw Polski juniorów 15-letnich wywalczyła w konkurencji 800 dowolnym Natalia Szopa, UKP Gryf Dębica, 9 minut 31 sekund i 19 setnych. Miejsce 6. Wiktoria Mlaś, zawodniczka UKP Unii Oświęcim, 9 minuty 29 sekund i 91 setnych. Miejsce 5. Maja Rączkowska, LKS Jedność 32 Przyszowice, 9 minuty 24 sekundy i 14 setnych. Miejsce 4. Julia Wiernicka, UKS SMS Galicja Kraków, 9 minuty 20 sekund i 37 setnych. I czas na medalistki. Miejsce 3. Z wynikiem 9 minut 13 sekund i 53 setne wywalczyła reprezentująca AZS UMCS Lublin Marta Poppe, brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Miejsce 2. Z wynikiem 9 minut 8 sekund i 53 setne wywalczyła zawodniczka Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra Oliwia Glińska, wicemistrzyni Polski.
i miejsce pierwsze z wynikiem 9 minut 3 sekundy i 59 setnych wywalczyła zawodniczka MKP Szczecin, mistrzyni polskiej Weronika Małolepsza. Dekoracje 800 dowolnym, jak i 1500 metrów dowolnym, która odbędzie się za chwilę. Wspólnie robią obie dekoracje pan Mariusz Waliczek, wiceprezes Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego oraz pan Tomasz Krzywiecki, trener MKP Szczecin. Dziękujemy dziewczętom i przechodzimy do rywalizacji panów. W rywalizacji panów miejsce 10 wypływał Ignacy Ołownia, klub sportowy Delfin Gdynia z czasem 16 minut 44 sekundy i 37 setnych. Miejsce 9 zajął Bartosz Wałkowski, UKS 190 Łódź, 16 minut 39 sekund i 27 setnych. Miejsce 8 Adam Mazur, grupa Five Style, 16 minut 33 sekundy i 12 setnych. Miejsce 7 Oliwier Ponieważ, zawodnik reprezentujący AZS UMCS Lublin, 16 minut 28 sekund i 75 setnych. Miejsce 6 Jakub Okoń, MKS Juwenia Wrocław, 16 minut 28 sekund i 47 setnych. Miejsce 5 Mateusz Kraska, UKS SMS Galicja Kraków, 16 minut i 25 sekund. Miejsce 4 wywalczył Maciej Kowal, MKP Szczecin z czasem 16 minut 16 sekund i 27 setnych. I czas na medalistów. Miejsce 3 z wynikiem 16 minut i 46 setnych wywalczył reprezentujący UKS 190 Łódź brązowy medalista Mistrzostw Polski Bartosz Tarczyński. Miejsce 2 z czasem 15 minut 53 sekundy i 15 setnych wywalczył zawodnik reprezentujący MKP Szczecin Miłosz Piętka, wicemistrz Polski. A złoty medal, miejsce pierwsze z wynikiem 15 minut 31 sekund i 85 setne wywalczył reprezentujący MKP Szczecin mistrz Polski Michał Gnaczyński. Czas dla fotoreporterów. I bardzo dziękujemy za tą dekorację i zapraszamy pierwszą z dwóch serii rywalizacji panów 4x100 zmiennym na pomost startowy. Na torze numer 2 wystąpi zespół MKS Pałac Młodzieży Katowice w składzie Rządziel Tomasz, Batol Jakub, Małewski Dawid, Moszyński Marcin. Na torze numer 3 wystąpi MKS Pałac Młodzieży Katowice, zespół pierwszy w składzie Turowski Mateusz, Piadala Jacek, Borsz Mikołaj, Posmyk Miłosz. Na torze numer 4 wystąpi Mokotowski, UKP Warszawianka, zespół numer 1. W składzie Obłuski Aleksander, Denis Oliver, Staszkiewicz Wiktor, Ciechanowski Stanisław. Na torze numer 5 UKS 190 Łódź wystąpi w składzie Walkowski Maciej, Skrobisz Michał, Walkowski Bartosz, Tarczyński Bartosz. Na torze numer 6 wystąpi zespół UKS G8 Bielany Warszawa, zespół numer 3.
składzie Jańczyk Maksymilian, Gajgulewski Bartłomiej, Szmytkę Bartosz, Piotrowski Kacper. I na torze numer 7 wystąpi sztafeta UKS Fenix Dębica 1 w składzie Sibiga Karol, Gądek Bartosz, Przeszłowski Sebastian, Gil, Amador Kornel.
I na miejscu piątym pierwszą serię z dwóch wygrywa reprezentacja UKS 190 Łódź. Gratulujemy. 4 minuty 9 sekund i 78 setnych. Na to, drodzy Państwo, dobrze byłoby zwrócić uwagę na tor czwarty serii najszybszej. Co prawda wynik jest o 3 sekundy gorszy, o 2,5 tak naprawdę od rekordu Polski, ale być może zawodnicy UKS G8 Bielany przymierzą się, przyłożą się i spróbują pobić swój własny, oczywiście nie ich, ale klubowy rekord. Bo, drodzy panowie, z UKS G8 Bielany ten rekord wasz jest już od 2019 roku. Być może warto sobie sprawić niespodziankę jeszcze dodatkowo na święta pod choinkę. Trzymamy mocno kciuki. Trzymamy oczywiście za wszystkich, natomiast no tutaj przynajmniej z czasów podanych UKS G8 Bielany Warszawa być może pokuszą się o sprawienie na koniec zawodów w ostatnim wyścigu, ostatniej serii niespodzianki. A popłyną w najszybszej serii na torze pierwszym UKS G8 Bielany Warszawa. W składzie Burczyński, Chmielewski, Tobiasz i Krysiak. Tor pierwszy, MKS i Karstal Mielec. W składzie Ochalik, Wilk, Głaz i Błachasz. Tor numer dwa, UKP Polonia Warszawa. W składzie Mrugała, Redziński, Weleryzyński, Bedyński oraz Eromin. Na torze trzecim MKS Trójka Łódź. Urbaniak, Wendland, Gajda, Selder. Na torze czwartym wspomniana wcześniej drużyna bardzo mocna UKS G8 Bielany Warszawa. W składzie Ślesik, Czogała, Jabłoński i Jantosik. Na torze piątym ponownie drużyna sztafetowa UKS G8 Bielany Warszawa. W składzie Szypin, Wiśniewski, Wildner oraz Stefański. Na torze szóstym UKP Unia Oświęcim. W składzie Krupa, Wiśniewski, Ciapuła oraz Brych. Na torze siódmym klub sportowy Delfin Gdynia. W składzie Chubiński, Majcherowicz, Dworakowski, Trepczyk. Na torze ósmym MUX 15 Bydgoszcz. W składzie Śpiewak, Lewandowski, Filipiak i Hetman. I na torze dziewiątym Secret Gliwice. W składzie Gajek, Tarapata, Katana i Kukuczka. Drodzy Państwo, jak zawsze, bo tu już emocje sięgają zenitu, to jest, przypomnę, ostatni wyścig, ostatnia seria zimowych mistrzostw Polski 15-latków. Co sił w płucach, co sił w gardle, dopingujemy, ale bardzo proszę, wytrzymajmy te kilkadziesiąt sekund, aby sędziowie spokojnie podali komendy startowe. I drodzy kibice, pełna moc, pełna para dopingiem na widowni.
Przypomnę, rekord Polski 3 minuty 45 sekund i 47 setnych. Drodzy Państwo, naprawdę szkoda było to przerywać, żeby cokolwiek mówić i komentować. Myślę, że Państwa doping na widowni wszystkie słowa zastąpił. Gratulujemy serdecznie. Do rekordu zabrakło, ale to i tak dobry wynik. Bardzo dobry. 3 minuty 49 i 85 setnych. UKS G8 Bielany Warszawa. Gratulujemy serdecznie. No i proszę Państwa, tym samym był to ostatni wyścig, ostatni sportowy akcent rywalizacji podczas zimowych mistrzostw Polski w pływaniu 15-latków. Przed nami jeszcze tylko teraz ceremonie medalowe. Bardzo proszę zawodniczki 100 metrów zmiennym, zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców. Dobrze, wchodzimy już w dekorację 4x100 metrów stylem zmiennym. Zapraszamy reprezentantów sztafet UKP Unia Oświęcim 1, 10, UKP Mokotowski UKP Warszawianka, 8 UKS G8 Bielany Warszawa, zespół drugi. KU AZS UMC Lublin, miejsce 7, MKP Szczecin, miejsce 6, Mokotowski UKP Warszawianka, miejsce 5, WKS Śląsk, UKS G8 Bilany Warszawa, UKS Nawa Skieniewice i UKS SMS Galicja. I przypominamy po raz kolejny, że miejsca od 10 do 4. Bardzo prosimy, aby przedstawiciele zostali desygnowani w okolice podium do odbioru dyplomów. Natomiast miejsca od 3 do 1, czyli medaliści oczywiście w pełnym składzie stawiają się w okolice podium. Rozmawiamy tu oczywiście o zawodniczkach. 4x100 metrów zmiennym dziewcząt.
A ja wyczytam już analogicznie drużyny sztafetowe. Panów, bardzo proszę, aby też tu przy stoliku speakera. Dziewczęta udają się bliżej podium, a przy stoliku speakera drużyny sztafetowe panów. Prosimy, aby się ustawiły. Przypomnę, miejsca 10 od 4, które wyczytam po jednym przedstawicielu, czyli UKS 190 Łódź, MUKS 15 Bydgoszcz, UKP Polonia Warszawa, Klub Sportowy Delfin Gdynia, UKS G8 Bilany Warszawa, IKAR Stal Mielec, Unia Oświęcim. No i pełne składy sztafetowe rywalizacji panów, UKS G8 Bielany Warszawa, MKS Trójka Łódź i UKS G8 Bielany Warszawa. Zapraszamy sztafety dziewcząt, cztery ze sto zmiennym. Bardzo prosimy, motyw muzyczny do ceremonii medalowej i za chwilę rozpoczynamy dekorację drużyn sztafetowych. Zaczynamy od rywalizacji dziewcząt. Zapraszamy przedstawicielki UKP Unia Oświęcim, przedstawicielkę Mokotowskiego UKP Warszawianka, przedstawicielkę UKS G8 Bilany Warszawa zespół drugi, przedstawicielkę KUAZS UMCS Lublin 1, przedstawicielkę MKP Szczecin 1, przedstawicielkę Mokotowskiego UKP Warszawianka, przedstawicielkę WKS Śląsk. Ojaz. Cały zespół UKS G8 Bilany Warszawa 1. Cały zespół UKS Nawa Skierniewice. Oraz cały zespół UKS SMS Galicja Kraków. Dekorować zwycięzców będzie trener Michał Majerski. Trener Michał Majerski. Oraz sędzia główny konkurencji kobiet Dawid Stojanowski. Sędzia związkowy. Dziesiąte miejsce. UKP Unia Oświęcim. Czas sztafety 4 minuty 39 sekund i 1/100. Dziewiąte miejsce Mokotowski UKP Warszawianka z czasem 4 minuty 37.52. Miejsce ósme UKS G8 Bilany Warszawa zespół numer 2 z czasem 4 minuty 34.65. Siódme miejsce KUAZS UMCS Lublin z czasem 4 minuty 32.85. Szóste miejsce MKP Szczecin z czasem 4 minuty 31.65. Piąte miejsce Mokotowski UKP Warszawianka z czasem 4 minuty 29.05. Czwarte miejsce zespół WKS Śląsk z czasem 4 minuty 28.73. Trzecie miejsce wywalczył zespół UKS G8 Bilany Warszawa 1 w składzie Ściborek Dominika, Ryzna Katarzyna, Bakun Maja, Figurska Paula z czasem 4 minuty 26.34.
Na drugim miejscu uplasował się zespół UKS Nawaskiej Niewice. W składzie Denisiewicz Zuzanna, Dążkiewicz Pola, Zakrzewska Olivia, sama Ines. Z czasem 4 minuty 23.50. I zwycięzcą konkurencji 4x100 metrów stylem zmiennym został zespół UKS SMS Galicja Kraków w składzie Kamzol Flavia, Marciniak Aleksandria, Teodorowicz Michalina, Wiernicka Julia. Czas sztafety 4 minuty 21 83. Zwycięzcą zespół UKS SMS Galicja Kraków. Gratulacje dla zawodniczek, trenerów. Dla reporterów i już przygotowujemy się do dekoracji w kategorii chłopców 4x100 metrów stylem zmiennym. Zapraszamy przedstawicieli UKS 190 Łódź, UKS MUKS 15, przedstawiciela zespołu UKP Polonia Warszawa, przedstawiciela KS Delfin Gdynia, przedstawiciela UKS G8 Bilany Warszawa, zespół numer 3, przedstawiciela MKS IKR Stal Mielec, przedstawiciela zespołu UKP Unia Oświęcim oraz całe zespoły UKS G8 Bilany Warszawa 2, cały zespół MKS Trójka Łódź oraz cały zespół UKS G8 Bilany Warszawa. Dekoracji będzie dokonywał trener UKS G8 Bilany Warszawa, pan Robert Stankiewicz oraz sędzia głównej konkurencji mężczyzn, sędzia klasy związkowej, pan Piotr Kuszka. Miejsce 10. Sztafeta UKS 190 Łódź. Miejsce 10. Na miejscu 9. Zespół MUKS 15. MUKS 15 na miejscu 9. Na miejscu 8 UKP Polonia Warszawa. Na miejscu 7 zespół KS Delfin Gdynia. Miejsce 6 UKS G8 Bilany Warszawa, zespół numer 3. Miejsce 5 to MKS IKR Stal Mielec. Miejsce 4 zespół klubu UKP Unia Oświęcim. I strefa medalowa, trzecie miejsce, zespół UKS G8 Bilany Warszawa, zespół numer 2, w składzie Szypin Aleksandr, Wiśniewski Jakub, Wilner Arkadiusz i Stefański Leon. Jest to zespół, który zajął trzecie miejsce, brązowy medal wywalczony na mistrzostwach Polski w Gliwicach.
Miejsce drugie. Srebrny medal wywalczył zespół MKS Trójka Łódź w składzie Urbaniak Olivier, Wędland Miłosz, Gajda Jan, Selder Krystian. Czas 3 minuty 53-60. Zwycięzcą konkurencji biegu sztafetowego 4x100 metrów stylem zmiennym został zespół reprezentujący klub UKS G8 Bielany Warszawa, zespół numer 1 w składzie Ślesik Oskar, Czogała Grzegorz, Jabłoński Jakub, Antosik Kacper. Czas sztafety 3 minuty 49-85. Gratulacje dla wszystkich zawodników, trenerów. Dekoracji dokonuje trener UKS G8 Bielany Warszawa, pan Robert Stankiewicz oraz sędzia główny konkurencji, pan Piotr Kuszka. Gratulacje. Chwila dla fotoreporterów. Była to ostatnia dekoracja mistrzostw Polski. 15 juniorów, 15-letnich zawody odbywały się na krytych pływaniu olimpijczych w Gliwicach. Drodzy Państwo, cóż powiedzieć? Słowo podsumowania. Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich 9-11 grudnia 2022 przechodzą do historii. Mamy nadzieję, że będą zapamiętane jako zawody, gdzie było dużo dobrych wyników. Przypomnę, padły z tego co pamiętam chyba 2 wyniki lepsze od aktualnie obowiązujących rekordów Polski. Padło kilka wyników, gdzie naprawdę było o przysłowiowy włos i czubek paznokcia. Byliśmy świadkami wielu naprawdę pasjonujących, wspaniałych wyścigów, gdzie niejednokrotnie, zwłaszcza przy dłuższych dystansach, osoby na prowadzeniu, zawodniczki i zawodnicy zmieniali się jak w kalejdoskopie. To wszystko świadczy o tym, że dostarczyli nam zawodnicy, główni bohaterowie, jak powiedział to pan wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego na otwarciu, pan Marek Jabczyk, główni bohaterowie dostarczyli nam naprawdę wspaniałych emocji i za to wielkie, wielkie brawa i serdeczne gratulacje dla zawodników. Nie mniejsze gratulacje oczywiście dla trenerów, bo to oni was przygotowują, to oni nie odpuszczają wam ani na cal, to oni trzymają was w tych ryzach treningowych, aby osiągać jak najlepsze wyniki, sięgać po jak najlepsze laury. Drodzy Państwo, tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pożegnać się przy okazji, życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. No i cóż, do zobaczenia w Krytej Pływalni Olimpijczyk podczas kolejnych imprez, ale już w roku 2023. W imieniu organizatorów, czyli Polskiego Związku Pływackiego, Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, Samorządu Miasta Gliwice, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście jeszcze dziękujemy bardzo komisji sędziowskiej. Jeszcze tylko przypomnę już tak na zakończenie ostatni raz, kto prowadził zawody, jak chodzi o sędziów funkcyjnych. Pan Piotr Kuszka, pan Dawid Stojanowski, sędziowie główni, sędziowie starterzy, pan Zbigniew Wili, to pan Aleksander Bielecki. Drodzy Państwo, wspaniała praca, wszystko o czasie, tak jak być powinno. Także jeszcze raz wielkie gratulacje również dla całej komisji sędziowskiej. I to już naprawdę ostatni akcent z tych zawodów. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia w 2023 roku.